Karolina Andraka. Zapraszam na kalendarium muzycznych wydarzeń z naszego regionu. 24 kwietnia o godzinie 19 na czwartym peronie w Szklarskiej Porębie odbędzie się koncert znakomitego wokalisty i puzonisty Raya Greena z zespołem przy dźwiękach soulu, R&B i funku. Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze zaprasza 25 kwietnia o godzinie 19 na koncert dobroczynny Rzuć na bas formacji Moliendo Café z przyjaciółmi, który odbędzie się w sali widowiskowej Jeleniogórskiego Centrum Kultury. Datki przeznaczone będą na ratowanie kontrabasu Tomasza Iwanka. W Zdrojowym Teatrze Animacji w Jeleniej Górze zaplanowano dwa wydarzenia. Pierwsze, 25 kwietnia o godzinie 19, będzie to koncert zespołu Michel Angelo Ensemble, który zaprezentuje interpretację przebojów lat 60. A drugie, 28 kwietnia o godzinie 16, będzie to spektakl dla dzieci pod tytułem Piosenki z kufra. W Filharmonii Dolnośląskiej odbędzie się koncert symfoniczny zatytułowany W duchu nadziei, już 26 kwietnia o godzinie 19. Jeleniogórskie Centrum Kultury zaprasza 26 kwietnia o godzinie 19 na koncert Anity Lipnickiej, promujący jej nowy album Śnienie. 26 kwietnia o godzinie 19 w schronisku Samotnia zaplanowano koncert zespołu Muzykuny promującego płytę Prowincjonalni. Będzie to ostatni występ w schronisku pod zarządem rodziny Siemaszków. W Filharmonii Sudeckiej w ramach Światowego Dnia Jazzu odbędą się dwa koncerty. 26 kwietnia o godzinie 19 Tribute to Stan Getz, a 27 kwietnia o godzinie 18 nie tylko Nowy Orlean. Kolejny koncert w Wałbrzychu to występ Wiki i Macieja Kałamarskich z zespołem 26 kwietnia o godzinie 19 w klubie Pod Pretekstem. W siedzibie Świdnickiego Ośrodka Kultury 26 kwietnia o godzinie 19 zaplanowano koncert trzech tenorów Vincero z udziałem publiczności. W Świdnickim Ośrodku Kultury 27 kwietnia o godzinie 19 odbędzie się również koncert Tango Night, który poprowadzi Dorota Kołodziej. Ostatnie wydarzenie to występ Piotra Pieńkowskiego i Wojciecha Lachowskiego 27 kwietnia o godzinie 19 w miejscu Wielu Sztuk w Łomnicy.